Yeah, Mango wszystkim, z tej strony Cwaniak jak i dzisiaj zaczniemy sobie przygodę z grą Clash of the Olympians, czyli Jerka stworzona przez twórców Kingdom Rush, Więc będziecie mogli widzieć podobne kreski Podobne postacie i tak dalej, tak dalej Gra, którą mi prosiliście, Gra, która po prostu mnie urzekła tym, jakim Jest sposób gry i tak dalej, więc po prostu Zaczniemy naszą przygodę jeszcze po polsku Więc jeżeli macie gorszy angielski To przynajmniej w tej grze, po prostu w tej grze Nie będziecie narzekać na to, że wszystko jest po angielsku Nie rozumiecie, więc nowa gra i zobaczymy Mamy na początku trzech herosów do wybrania możemy sobie wziąć Heraklesa możemy wziąć sobie Achillesa ewentualnie możemy wziąć sobie Perseusza, czyli mamy tak, broń u Heraklesa jest dowolna, uszkodzenia są wysokie szybkość jest wolna Achilles je rzuca włócznią uszkodzenia ma średnie, ale też ma średnią szybkość czyli powiedzmy taki zbalansowany, tylko że ma ograniczenie do broni, natomiast Perseusz ma bardzo małe obrażenia, ale szybko strzela i ma łuk i strzały zazwyczaj powiedziałbym, że polecę pod Perseusza, szybko strzela mój typ gierki i tak dalej, że jakoś uh, z tych wszystkich, wezmę sobie Achillesa, czemu? ponieważ zobaczcie jaka to jest przystojna morda, jak kobiety się za nim uganiają, to jest coś po prostu co odzwierciedla moją osobę w prawdziwym życiu okej okay. W grze mogę być Achillesem, ok? Bierzemy Achillesa. Mam nadzieję, że to nie było coś typu poziom trudności, czy typu łatwo-średnio łatwo, tru, e, tfu, łatwo średnio, trudno, tak to brzmiąc, średni poziom trudności, no ale trudno, jak grać? Twoim celem jest obrona świątyni przed hordami potworów. W celu za pomocą myszki i klikami, przy, 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 by wzmocnić strzał, pójść, aby wystrzelić, Czyli powiedzmy, trzymamy strzał wypuszczamy go gdzieś i wylatuje. Czyli oczywiście prawa fizyki będą tak mniej więcej latały. E, wiecie, że mierzymy niby tutaj, ale poleci to w dół. E, Trwała bonusowe stan świątyni. Ok, jeżeli Twoja świątynia zostanie, e, znaczy, osiągnie 0, to. Po prostu gra się kończy, musimy ją bronić Niech będzie e, Jedyne co robimy to jest myszka Chronić świątynię, no dobra No to mierzymy i rzucamy Okej, okay, czyli moja maksymalna siła na razie mniej więcej e, Powoduje, że dorzucamy mniej więcej w to miejsce naszą dzidom. I jest fajnie, jest fajnie, ponieważ um, Nie jest to taka prosta gra typu, że wymierzamy w jakieś miejsce I po prostu za każdym razem... Że, jak powiem, e, trafiamy naszych przeciwników, tak? Musimy się troszeczkę postarać, e, trochę wymierzyć, użyć jakichś, że tak powiem, praw fizyki i mniej więcej e, uwierzyć, jak akurat to miejsce nagle e, dorzucimy. Szkoda, że nie można tego wszystko jakby trzymać za każdym razem, tylko trzeba za każdym razem od nowa klikać, ale to też jest jakieś dla nas, powiedzmy, e, jak się nazywa, mm, wyzwanie. I nie zrobimy już pierwszej misji, jak widzę, ponieważ mistrz flagi zostało nieosiągnięte, ponieważ zebraj nam flagę i pewnie pierwsza krew była o to, choć że trafiłem go, że musiałbym trafić pierwszą Wódzią. trudno. Mam robić upgrade, czyli coś, co uwielbiam e, w tej gierce. Możemy sobie ulepszyć broń, żebyśmy oczywiście jej EXPA. Możemy sobie używać naszych, raczej kupić specjalne moce, jednakże na początku jedyne co możemy zrobić, to zwiększyć siłę, szybkość czy po prostu szansę na krytykę. I teraz pytanie: Czy mam w ogóle jakąkolwiek szansę na krytykę? Jeżeli mam, to tego nie robię. Jeżeli nie mam, to bym to sobie wzmocnił, e, że po prostu jak się nazywa, e, że mieć taką szansę, ale wiecie co? Polecę jeszcze dalej i mocniej, nie szybciej a mocniej po prostu będziemy to wszystko rzucać i e, będziemy pewnie dawać większy damage. E, nadchodzą nowi, czyli no i ogólnie nie jestem, nie jestem dzisiaj, e, świadom, ile jest w tej gierce że jak powiem, fal, jakiś leveli. Cokolwiek, nie wiem, jak mniej więcej mam to wszystko e, podzielić, jednakże wierzę, że jakoś rozpinimy tutaj optymalną e, długość dla każdego odcinka. Tym razem przynajmniej e, skupię się na tym, aby flaga kurczę nie została e, stracona, żeby nasz root cieszył Poczekajcie, zróbmy tak samo. Opa, żeby nasz ród e, po prostu e, mógł zdobyć troszeczkę więcej expa, czy znaczy nasz. Ród, no, nasz Achille zdobył trochę więcej Expa i e, po prostu mógł rozdać sobie troszeczkę więcej statystyk, tak? No 730 exp, O, kurczę, jakiś mój mały zielony Gremlin skrzat cokolwiek nie zabrał nam flagę, ja tego radda ja nie mogę trafić. Mój Boże, nie wiem, że trafiło nam w bazę. Nie wiem, że zabrali nam flagę. Aj, wszystko się posypało od jednego przeciwnika. Niestety. 810X, więc większa jest szybkość oraz krytyki, żeby mieć i szybsze ładowanie, oraz też szybsze trafienie naszych e, e, przeciwników, żeby to mniej więcej było tak wyrównane. I lecimy dalej. Poziom trzeci. Czy są gdzieś napisane e, w opisie gry ile jest fal? Nie ma, więc muszę to mniej więcej określić samemu. Teraz uważaj, harpie. Muszę jakoś trafić po. O, kurczę. No i to mi się już nie podoba, ponieważ harpie zaczynają, e, że tak powiem. Przyjmować na siebie dwa hity, czyli jeżeli źle wymierzę. E, a. E, o nie. O nie. O nie. Nie, flaga stracona, jeżeli właśnie źle wymierzę, to harpia może mi zdecydowanie dalej przelecieć i utrudnić nasze całe życie. W ogóle nie jestem ciekaw, czy, tak, HP naszej świątyni się jakby za każdym razem respi. To jest jedyny jakby plus tej rozgrywki, Także jednak nie musimy się martwić, że jeżeli raz stracimy HP, to potem będziemy w jakiejś sobie sytuacji, nasze życie się regeneruje. Ta ostatnia harpia do trafienia tutaj dość wysoko, więc też dość trudno do trafienia. O mój Boże, nie trafiłem, traciłem kolejne 10 HP prawie w sumie straciliśmy, ale byliśmy w stanie się że jak powiem obronić. I poczekajcie, ja chwilę sprawdzę ile ta gra ma leveli. Okej, okay, ogarnąłem, mamy 20 fali plus walkę z bossem, więc mniej więcej wiem jak to wszystko nam podzielić, jednak na razie mamy zakończony level trzeci bodajże, mamy 850 expa, możemy to wyrazić w teorii na szybkość lub krytyk, jednakże e, pomyślmy sobie teraz co najbardziej potrzebujemy. Potrzebujemy damage'a, czyli potrzebuje zebrać właśnie na lepszą włócznię, żeby troszeczkę bardziej bić naszych przeciwników. E, Dobra, nie Pozwól im zbezcześcić mojej świątyni. Dam Ci bonus. Dobra. Takie przekupywanie mojej osoby strasznie. o Co za first blood! Moi drodzy, teraz spróbujmy zrobić w ogóle... Dawaj! Nie! Chciałem powiedzieć, zróbmy, zróbmy wszystkie achievementy, czyli właśnie obronić naszą bazę, e, za, e, utrzymać flagę. I bo zrobiliśmy właśnie first blood a tu nagle wszystko poszło się, że jak powiem... O mój Boże, chrzanić. No, co jest? Nie mogłem go trafić. Zobacz ile HP nam stracił, cwaniaczek mały zielony. No schrzaniłem strasznie te rzuty, no ale cóż, nie można ode mnie wymagać, ta gra nie jest aż tak łatwa, jak wam się może to wydawać. To, że większość tych włóczni, przynajmniej mi się wydaje, że większość trafiam, to nie znaczy, że to jest aż tak po prostu proste, tak? Spróbujcie sobie, wpiszcie sobie Clash of the Olympians, wejdźcie sobie na Armor Gamesy i zobaczcie jak bardzo czasami jest trudno poprawnie wymierzyć przeciwnika, jednak nas te wszystkie harpie więcej w tej samej pozycji lecą, więc to mi strasznie pasuje, ponieważ wiem na oko, e, jak wymierzyć, żeby ich trafić, pyk Dawaj teraz ostatnią harpię i mamy zrobiony level, 1950 EXPO. zrobiliśmy pierwszą krew, która nam daje 300 EXPO dodatkowego, przez co możemy sobie kupić teraz po pierwsze, lepszą broń, mamy teraz żelazną e, włócznię, jeżeli dobrze się wydaje i możemy sobie kupić specjalną moc, nie możemy sobie kupić specjalnej mocy, jesteśmy blisko jej e, teraz, twoje włócznie są wzmocnione siłą pioruna, za każdym razem, kiedy trafisz wroga błyskawica uderzy jeszcze kolejnych dwóch Zarąbiste, aż to sobie chyba uzbieram na to. Ewentualnie było słowem co Hafa i czyli spali ich wszystkich. Za każdym razem, kiedy trafisz wroga, ten powoli płonie. Wrogowie, znajdujący się blisko swoich włóczni, także ucierpią od gorąca. Czyli jeżeli wpadnie przed na przykład nam gdzieś w e, ziemię nasza włócznia, to wtedy jesteśmy w stanie e, ich podpalić, coś w tym stylu. Ogólnie to daje ulepszenie naszej konstrukcji. Dzięki dodaniu ulepszenie w strukturze świątynia będzie w stanie wytrzymać dwa razy więcej uderzeń. Myślałem, że będzie nam coś da, da, dawała więcej, na przykład nie wiem, więcej życia, coś w tym stylu. E, tfu, więcej bonusów, ale nie daje, więc zbieramy sobie na specjalną moc 250 expa. To nie jest aż tak wielki wyczyn. E, zabij Gorgonę, zanim na nią spojrzysz. Nie ma sprawy, spróbujemy się e, do tego dostosować. Pytanie tylko, czy będę w stanie w ogóle trafić jakiegokolwiek w przeciwnika z tym Zidy w końcu trafiłem. Damage jest zwiększony minimalnie, bo o 20, jednakże wystarczająco zwiększony, aby. Uuu, um, ale krytyk ładny. Wystarczająco zwiększony, aby zabić harpie na jedno uderzenie. E, co nie zmienia faktu, że e, od jak był troszeczkę większy problem z rzucaniem tą Dzidą, była. Um, nie wiem, cięższa, coś w tym stylu I nie jest to aż na tyle proste, jak to było e, Z podstawową wódczą Owszem, damage jest większy, ale no Musiał mieć pewnie jakieś swoje e, Minusy, e, branie tej jak się nazywa tej włóczni Ogólnie napisane było o Gorgonie Oczekiwałem, że właśnie będzie jakaś Szła nowa e, jednostka, która Będzie w stanie nas tutaj e, jakoś Oślepić, zatrzymać, e, zastanować Cokolwiek z tych rzeczy, jednakże Nie, nie robiła tego, ale była o wiele Cięższa, więc też było to dla nas o wiele większe Wyzwanie, 2500 expa Zakupimy sobie błogosławieństwo zeusa Ponieważ wydaje mi się, wydaje mi się Powtarzam, aha Czyli, że wybierałem albo to, albo tamto no dobrze, poszedłem w e, złość Zeusa. Tak, dobrze mówię? Trzeba jakoś tak. Cześć e, z Zeusem. Po prostu pioruny Zeusa. Ponieważ wydaje mi się, że jak trafię właśnie w jakąś harpie. I polecie ten piorun na następną harpie, to będzie zdecydowanie łatwiejsze niż jeżeli miałbym brać podpalenie, które w powietrzu by niekoniecznie działało. Tysiąc e, expa mamy, więc możemy sobie jeszcze rozdać na siłę, szybkość. lub po prostu krytyk. Jednakże ja z tych wszystkich rzeczy. Wezmę sobie siłę. Patrzę bo że tak gorgona, jak to nazwali, była tak wytrzymała, muszę jakoś się wzmocnić. Pomimo tego, że wzmocnię się właśnie, za jak powiem, za pomocą piorunów, które chciałbym chętnie sprawić, Ale teraz, uwaga, czy będzie first blood? Aj, nie było first blooda, szkoda, ale widzieliście to? To jest to, właśnie co mówiłem, że nie jest nieważne, gdzie więcej trafiam, to te harpie w powietrzu. Jeżeli przekazują piorun, to jeszcze je, te, to jeszcze trafiamy naszych przeciwników, e, w sensie e, dalej. Także nie musimy akurat trafić w niego, aby go zaatakować. I mm, nie zdążyłem bronić flagi, szkoda, naprawdę szkoda. Teraz tutaj muszę trafić w tego ziomeczka, teraz tutaj muszę trafić w tego, jeszcze raz w tego. Okej, okay, teraz Gorgona nadchodzi, więc może być troszeczkę mm, trudniej to wszystko przeżyć. Wydaje mi się, że będę musiał w końcu wydać pieniądze na e, ulepszenie naszej... Świątyni, jednakże jak na razie jest wszystko good. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest good. Tak, jeszcze ostatnio tej harpia I jest 1750 expa Więc najprawdopodobniej będę musiał wyrazić na ulepszenie jeszcze ze A nie Jeszcze wychodzi kolejna harpia Która tutaj, widać, zgrabnie wszystko ominęła Ale spokojnie Raz sobie unikniecie Więcej wam się po prostu tego nie uda Jeszcze jedna gorgona się tutaj chce pojawić Która będzie nam chciała próbować uprzykrzyć życie Ale e, wiemy, że jesteśmy w stanie szybko załatwić Trzema łatwymi, e, pierwszymi trzema celnymi rzutami Może cztery tam, ale no. Teraz tak, możemy sobie ulepszyć właśnie złość Zeusa. E, a nie, nie możemy za 3000 to jest. Więc ulepszę sobie lekko świątynię. Chcę mieć po prostu większą pewność na to, że nie jesteśmy w stanie zginąć tak szybko. Lecimy do następnego poziomu: poziom siódmy. Zabij ich wszystkich, niech ukażą ich sami bogowie. No niech będzie, bo mi to naprawdę pasuje. Festbot już jest spalony. Flaga jest już spalona, niestety. No nieszczęśliwe te początki, mamy jak na razie cały czas. Tutaj teraz tego zielonego, dobrze. Flaga jeszcze, jak była prosta w pierwszym levelu, którą schrzaniem, niestety. Tak teraz jest coraz trudniejsza, ponieważ no, trudno jest trafić kogoś, kogo musimy więcej trafiać na wyczucie, bo nie wiemy dokładnie gdzie e, te, ta dzida po prostu leci. To dobrze, dobrze wszyscy idą dołem, ponieważ dość łatwo jest ich wszystkich trafić, takie zobaczycie jak, widzieliście, jak mieliśmy po prostu kombo e, parę razy o, pod rząd trafić e, po prostu e, naszych przeciwników. Chociaż tutaj trzeba się szybko postarać, ponieważ Gorgona tutaj nad, na sam nadchodzi i będzie chciała nam e, z, uprzykrzyć życie, ale dajemy radę się tutaj obronić. Pyk! Dobrze, pyk, dobrze, teraz poczekajcie, pyk, idealnie trafiłem, 4000 expa, więc zdecydowanie, na pewno mogę sobie zrobić właśnie złość Zeusa na wyższy poziom, uwolnij gniew Zeusa za każdym razem, gdy, kiedy chybiasz, możesz te, także trafić nawet do 6 shot, yy, celów, więc jeżeli ta to naładuję i nie trafię w nich, to, to ten piorun tak ci jak poleci, trzeba to będzie uzbierać, jednakże najpierw zwiększ sobie szybkość ładowania, żeby to wszystko było łatwiejsze do naładowania i do yy, po prostu... Rzucenia, albo to nie chodzi o to. No bo chodzi o to, że szybciej leci nasza dziedle, tak mi się, te, Takie przedział. Bo. Co, nie, nie wiem co, co daje ta szybkość, szczerze mówiąc. Może najszybciej ładuje, ale tego po prostu nie zauważam. Czy mogę ją trafić? Dziękuję. Pyk. Pięknie, pyk. Nie. Dobrze. Dobrze. Maj, nie wyszło. Ech. Dobrze, trafiona idealnie. Tutaj ten sam strzał więcej. Dobrze. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I tutaj. Dobrze, teraz gorgonę, szybko. Dopóki jeszcze nie podeszło do flagi, może nam się to uda zrobić z tym razem. Udaje mi się. Trafiony. Nie trafiony. Teraz? Trafiony. A, i znowu harpie O nie, zielony gno gnom. ok gnom trafiony. Tutaj trafione. Nie! Nie, znowu flaga stracona. Czemu zawsze ten zielony szczaw musi jakoś się pojawić, kiedy już mi się wydaje, że jestem w stanie to wszystko zrobić. Aj, aj. Okej, okay, dwójka pokonana, ta stoi dobra taka rzut, Aj, chciał być dobrze rzucona Gida w górę, ale niestety ha, dwie harpie wciąż były. Niestety nie trafione, ale zrobiłem dwa dźwięki, co nadaje daje strasznie dużo ekwipa, bo aż 3900, więc jestem strasznie na plus, Mógł teraz sobie wziąć nową, lepszą broń, jednakże... Chyba my może to wezmę. Nie, poczekam do furi Zeusa, żeby te zielone gnomki, które będą nam przebiegały, ogólnie zapiszę gierkę, żeby te zielone gnomki, które będą przebiegały, po prostu dostały e, pięknego e, hitka z piorunku, tak? Jesteś całkiem niezły, ale mogą jednak wezwać Odyseusza, gościu! Proszę mi tutaj nie obrażać, to po pierwsze, ja tu się staram uratować twoją świątynię, która w sumie jest dla mnie e, niczym. Nie jest to chyba Panteon ogólnie, ale jest dla mnie powiedzmy niczym, ponieważ jestem tylko cwaniakiem, który e, wcielił się w twoją e, osóbkę z przeszłości. Ale ty oczywiście musisz być niewdzięczny. Jak to w sumie. E, Wszelaki, a, jak są właśnie jak, właśnie misje ze starcami zawsze są jakieś taky niewdzięczni, nie wiem czemu tak jest w grach, ale są zawsze niewdzięczni I to jest kolejny właśnie przykład niewdzięcznego staruszka, który pomimo tego, że ratujemy go tyłek, to musi cały czas po prostu narzekać. Dawaj bank. To jest kolejny zubien w jego istotę, teraz tutaj gdzieś wyżej. Uuu, i teraz jeszcze raz przewidanie. Aj, teraz przy, nie przewidziałem e, niestety dzidy, ale może teraz ta da przewidzi. Przewidzia teraz ta sta jeszcze! Uuu, uh, Gorgona się tutaj pojawiła i dostała od razu w, łup, w łebek, teraz tutaj trafiamy, tu, tu, jeszcze dwa hity może, okej, okay, jeden, teraz tak, tamta harpia, albo ten zielony gnomek, opa, harpia, harpia, dziękuję, zielony gnomek, dobrze, może się uda nam obronić naszą bazę, żeby zdobyć protektora, shit, jest blisko, no, i nie udało nam się, niestety. Yy, Schrzaniłem rzut. Kiedy tylko o tym sobie pomyślałem, to od razu musiałem wszystko zaprzepaścić. Dajcie, tutaj ta harpia. Bo jestem jakiś jaśniejszy teraz w tym odcinku, przynajmniej. Po, powiedzmy, tym, co się dzieje z King's Game 2 jest troszeczkę gorzej. Ale wy jeszcze nic nie wiecie, oczywiście. E, pyk 7,5 tysiąca expa. To jest zdecydowanie zakup Zeusa. E, tu jeszcze zwiększone obrażenia. Ule, Oraz mm, zwiększony. Większa siła w naszej dzidzie, żeby leciała po prostu z większą siłą dzidzie. tak brzmi jakbym jakąś dzidzie miał na tym, do używania. E, Podobnie, że polecimy pod włócznie Ateny, która po prostu zadaje, będzie zadawała więcej damage'a. Poziom 10, czyli powiedzmy połowa naszej rozgrywki w tym momencie. I mamy nowych przeciwników, jakimi są... E, hmm... Powiem, że to są Sukkubuski. Ponieważ nie są to harpie. Jak mam przynajmniej przeczucie, Są związane z magią. E, I są skąpo e, u, obra, Ten, ubrane. Czyli takie typowe stuk kubuski, jak to są w, w tego typu gierkach. Takie mam przeczucie. Znaczy tutaj tego zielonego gombila. Można nam się uda zrobić w końcu e, level, gdzie e, zrobimy sobie flagę, której dawno nie obroniliśmy. Stuk kubuska, proszę zgin. dobrze. Pyk. O nie. No nie, jeszcze jeden strzał? Ile tych strzałów chcesz dostać na twarz? Nie że na razie mamy danego protektora To jeszcze e, obronioną flagę Więc, no błagam, zrób to Cwaniak, chociaż raz od dawnego czasu Kiedy jeszcze potrafiłeś to zdziałać Pyk Bo first blooda na pewno nie zrobiłeś Ale, może chociaż to obronisz Dobrze, niech te teraz minotaurki wychodzą, ponieważ nie mogą nam nic zrobić. Teraz w końcu się pojawił ktoś, kto przyjmie na siebie więcej ciosów, ale jest to wciąż za mało, aby być tutaj jakimkolwiek zagrożeniem dla naszej osoby. Teraz tak tutaj w górę puszczę. Oj, chyba za wysoko, ponieważ aż tak nie spadnie. Harpia, dostań. No, dostań! Nie. Okej, okay, w końcu dostałem. Już się martwiłem, że nie, nie, nie trafię jej do końca i wezmę moją flagę, ale nie dajesz się. Ruchowa się ten hitek. O... Ma strasznie mały damage ten piorun, ale zadaje damage i to mi się podoba. Nie! Nie mogę dać się! Okej, okay, dawaj teraz te gorgony. O Jezus 51 damage. Aha, czy to trafia duży damage, jeżeli wpadnie obok, ale jeżeli mały, jeżeli to jest w powietrzu. Dobra, kumam. Ole ładnie w główkę dostał. Tej piorunek mnie uratował przed stratą flagi. To jest szybko pyk Uratowana Trafiony piorun Kolejny piorun trafiony, tutaj w dół Harpia. I ostatnia harpa najprawdopodobniej, to była ostatnia harpa, tak jest! Mamy zrobioną pierwszą krew, czyli zrobiłem wszystkie achievementy w tym levelu i jestem z siebie po prostu ultra dumny. Dlatego mogę sobie kupić teraz włócznie Ateny. Mogę sobie teraz kupić szybkość. Mogę sobie kupić dwa razy nawet krytyki i zapisać gierkę, ponieważ w tym momencie zakończymy naszą przygodę z Clash of the Olympians. Widzimy się w drugim odcinku już jutro. Jednakże najpierw zapamiętajcie, aby zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę, że Wam się gierka podoba. W sumie twórcy Kingdom, Kingdom Rush'a, więc jakieś tam zasługi na tego kanału mają, więc dla nich możecie zostawić tą łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie swojego kanału, a uwiodła Was jakoś ta gierka i moja osoba, to zostawcie suba w tym momencie, żeby po prostu dać mi się. Bardziej rozrastać. Jeżeli macie jakieś propozycje na gierki, które chcielibyście zobaczyć, by, chcielibyście zobaczyć w przyszłości, zostawcie je w komentarzach. A jeżeli znajdziecie znajdźkę, którą utknąłem gdzieś w filmie, to wam bije. Bravo. Jestem ja Jerzyk Nam, Siemanko, Peace.